Subskrybuj kanał Empik GO i poznaj świat najlepszych produkcji audio. Wydawnictwo Albatros zaprasza do wysłuchania książki Johna Grishama, zatytułowanej Ułaskawienie. Przełożył Krzysztof Obłudzki. Czyta Roch Siemianowski. Rozdział pierwszy. W dobiegającym końca okresie prezydentury skazanej na mniejsze zainteresowanie ze strony historyków niż jakakolwiek inna od czasów Williama Henrygo Harrisona, który zmarł 31 dni po zaprzysiężeniu, Arthur Morgan spotkał się w gabinecie owalnym z jedynym przyjacielem, jaki mu został i zastanawiał się nad ostatnimi posunięciami. Czuł w tamtym momencie, że decyzje podjęte w minionych czterech latach były chybione. Brakowało mu też Niezachwianego przekonania, że mógłby w jakiś sposób, tak późno w tej grze, wszystko naprawić. Jego przyjaciel podzielał te odczucia, choć jak zawsze prawie w ogóle się nie odzywał. A jeśli już coś powiedział, były to wyłącznie słowa, które prezydent chciał usłyszeć. Ich uwagę zajmowały ułaskawienia. Rozpaczliwe błagania, złodziei, malwersantów i ugarzy, niektórzy wciąż przebywali w więzieniach, inni nigdy nie byli zamknięci, niemniej każdy z nich marzył o odzyskaniu dobrego imienia i upragnionych praw obywatelskich. Utrzymywali, że są przyjaciółmi albo przyjaciółmi przyjaciół, albo zagorzałymi zwolennikami prezydenta. Choć bardzo niewielu miało sposobność okazać to poparcie przed upływem kadencji. Jakie to smutne, że po czterech burzliwych latach przewodzenia wolnemu światu, wszystko co zostało to żałosna sterta żądań od bandy Łajdaków. Któremu złodziejowi pozwolić, żeby znowu kradł? Tak brzmiało doniosłe pytanie, na które musiał sobie odpowiedzieć prezydent. A godziny mijały. Tym ostatnim przyjacielem był Critz, kumpel jeszcze z bractwa, z czasów, gdy studiowali na Uniwersytecie Cornela, kiedy Morgan przewodniczył samorządowi studenckiemu, a Critz pilnował, żeby w urnach nie brakowało głosów. Przez ostatnie cztery lata Critz pełnił funkcję rzecznika prasowego, szefa personelu Białego Domu, doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego, a nawet sekretarza stanu. Choć to ostatnie stanowisko piastował jedynie przez trzy miesiące i został pośpiesznie odwołany, gdy jego nieszablonowy sposób uprawiania dyplomacji doprowadził bez mała do wybuchu III wojny światowej. Ostatnia nominacja Krica nastąpiła w październiku, w gorączkowych tygodniach walki o reelekcję. Kiedy wyniki badania opinii publicznej wskazywały, że kampania wyborcza prezydenta ponosi fiasko w co najmniej 40 stanach, Kritz przejął nad nią kontrolę i udało mu się zrazić do Morgana resztę kraju. Poza nie wiedzieć czemu Alaską. To były historyczne wybory. Nigdy wcześniej urzędujący prezydent nie dostał tak mało głosów. Mówiąc dokładnie, trzy głosy elektorskie. Wszystkie z Alaski. Jedynego stanu, którego Morgan zgodnie z radą Krica nie odwiedził, 535 głosów na jego przeciwnika i trzy na prezydenta Morgana. Wyrażenie, dotkliwa porażka polityczna, nawet w minimalnym stopniu nie oddawało ogromu klęski, jaką poniósł. Kiedy głosy zostały policzone, kontrkandydat, posłuszny złym doradcom, postanowił zakwestionować wyniki Zalaski. Dlaczego nie zebrać wszystkich 538 głosów? argumentował. Już nigdy żaden kandydat na prezydenta nie będzie miał okazji pokonać przeciwnika do zera odnieść tak miażdżącego zwycięstwa. Przez sześć tygodni. Urzędujący prezydent cierpiał jeszcze bardziej, gdy tymczasem na Alasce trwało piekło procesów. Kiedy Sąd Najwyższy przyznał mu w końcu te trzy głosy, wypił z Kricem potajemnie butelkę szampana. Prezydent Morgan zakochał się w Alasce, choć potwierdzony wynik wyborów przyznawał mu zwycięstwo zaledwie siedemnastoma głosami. Nie powinien był jeździć po kraju. Przegrał nawet w Delaware, rodzinnym stanie, w którym światły niegdyś elektorat zapewnił mu 8 szczęśliwych lat na urzędzie gubernatora. Morgan nigdy nie znalazł czasu, żeby odwiedzić Alaskę, jego przeciwnik zaś kompletnie zignorował Delaware. Obyło się bez imprez, wartych wspomnienia, spotów w telewizji, bez choćby jednego przystanku w trasie wyborczej. Mimo to, zgarnął tam. 52% głosów. Kric siedział w głębokim, skórzanym fotelu i trzymał w ręce notę z listą setek spraw do natychmiastowego załatwienia. Patrzył, jak prezydent chodzi powoli od jednego okna do drugiego, wpatruje się w ciemność i marzy o tym, co mogłoby być. Z pewnością czuł się zdołowany i upokorzony. W wieku 58 lat jego życie się skończyło. Kariera legła w gruzach, małżeństwo się rozpadało. Pani Morgan zdążyła już wrócić do Wilmington i otwarcie naśmiewała się z pomysłu zamieszkania w drewnianej chacie na Alasce. W głębi serca Kryc nie wierzył, że przyjaciel potrafiłby spędzić resztę życia polując i łowiąc ryby. Choć. Perspektywa zamieszkania w odległości ponad 3000 kilometrów od pani Morgan mocno przemawiała do wyobraźni. Mogliby wygrać w Nebraska, gdyby nie zadzierająca nosa pierwsza dama, która, mówiąc o tamtejszej drużynie futbolowej, użyła nazwy sunersi. A ci, jak wiadomo wszystkim innym, reprezentują Oklahomę. Sunersi z nebraski. Z dnia na dzień Morgan stracił tyle w sondażach w Nebraska i Oklahoma, że nigdy nie udało mu się tego odrobić. W Teksasie pierwsza dama spróbowała słynnego chili con carne i zaczęła wymiotować. Kiedy zabierano ją do szpitala, jeden z mikrofonów przechwycił powtarzane przez nią słowa – jak wy, ciemniacy, możecie jeść taką obrzydliwą breję? Nebraska dysponowała pięcioma głosami elektorskimi, Teksas miał ich trzydzieści cztery. Gafę związaną z drużyną futbolową jakoś by odkręcili, ale żaden kandydat nie miał szans na odzyskanie głosów po tak pogardliwym opisie teksańskiego Chili. Co za kampania! Kritz miał ochotę napisać o niej książkę. Ktoś przecież musiał uwiecznić tę katastrofę. Ich prawie czterdziestoletnia przyjaźń dobiegała końca. Kritz. Ustawił się już w kolejce po pracę u dostawcy sprzętu wojskowego dla armii, u którego spodziewał się zarabiać 200 tysięcy dolarów rocznie. Miał też zamiar objeżdżać kraj z odczytami po 50 tysięcy za każdy, jeśli znalazłby się ktoś wystarczająco zdesperowany, żeby tyle zapłacić. Po latach spędzonych w służbie państwu, nie miał centa przy duszy, błyskawicznie się starzał. I chciał jak najszybciej zarobić jakieś pieniądze. Prezydent sprzedał z ogromnym zyskiem swój piękny dom w Georgetown. Kupił niewielkie rancho na Alasce, gdzie ludzie najwyraźniej go podziwiali. Planował, że spędzi tam resztę życia, będzie polował, łowił ryby, może napisze wspomnienia. Czymkolwiek miał się zajmować na Alasce, nie mogło się to wiązać w żaden sposób z polityką i Waszyngtonem. Nie przewidywał dla siebie roli emerytowanego męża stanu, czcigodnego starca, uświetniającego cudze przyjęcia, mędrca dzielącego się doświadczeniami. Żadnych pożegnalnych objazdów, przemówień na kongresach partyjnych, fundowania katedr nauk politycznych na uniwersytetach, nie życzył sobie nawet biblioteki prezydenckiej. Naród wypowiedział się jasno i dobitnie. Skoro wyborcy go nie chcieli. Morgan odpłaci im tą samą monetą. Musimy podjąć decyzję w sprawie Kitchinella, odezwał się Kritz. Prezydent nadal stał przy oknie, wpatrywał się w pustkę ciemności i był myślami przy Delaware. Kogo? Figego Kitchinella, reżysera filmowego skazanego za uprawianie seksu z młodą gwiazdką. Jak młodą? Piętnastoletnią, jak mi się wydaje. Rzeczywiście młoda. Tak, to prawda. Uciekł do Argentyny, gdzie ukrywa się od dziesięciu lat. Zatęsknił teraz za ojczyzną. Chce wrócić i znowu kręcić okropne filmy. Pisze, że sztuka wzywa go do domu. Może to młode dziewczęta wzywają go do domu? To też. Siedemnastolatką bym się nie przejął. A piętnastolatka wydaje mi się jednak za młoda. Jest gotów dać pięć milionów dolarów. Prezydent odwrócił się i spojrzał na Krica. Oferuje... Pięć milionów za ułaskawienie? Załatwi to od ręki. Pieniądze będą przelane ze Szwajcarii. Teraz jest tam trzecia nad ranem. Gdzie miałyby wpłynąć? Mamy konta za granicą. To proste. Jak zareagowałaby prasa? Nie przebierałaby w słowach. Nigdy nie przebiera w słowach. Tym razem byłaby wyjątkowo nieprzyjemna. Tak naprawdę. prasa guzik mnie obchodzi. Oświadczył morgan. To po co pytałeś, miał ochotę powiedzieć Chris. – Czy te pieniądze można namierzyć? Zapytał prezydent i ponownie odwrócił się do okna. Nie. Prezydent zaczął się drapać prawą ręką po karku, co robił zawsze, gdy zmagał się z podjęciem jakiejś decyzji. Na dziesięć minut przed niemal pewnym zrzuceniem atomówki na Koreę Północną drapał się tak mocno, że pojawiła się krew, która powróciła mu biały kołnierzyk koszuli. Odpowiedź jest odmowna, burknął w końcu. Piętnastolatka jest stanowczo za młoda. Drzwi otworzyły się bez pukania i do środka wlazł bezceremonialnie Arti Morgan, syn prezydenta, trzymający w jednej ręce Heinekena, a w drugiej jakieś papiery. Rozmawiałem właśnie z CIA, oznajmił nonszalancko. Miał na sobie sprane dżinsy, nie nosił skarpetek. Maynard już tu jedzie. Rzucił papiery na biurko i wyszedł z pokoju zatrzaskując za sobą drzwi. Arti wziąłby te pięć milionów bez wahania, pomyślał Kritz, niezależnie od wieku dziewczyny. Piętnastolatka na pewno nie okazałaby się za młoda dla Artiego. Wygraliby w Kansas, gdyby Arti nie został przyłapany w motelu w topece z trzema czy liderkami, z których najstarsza miała siedemnaście lat. Grający pod publiczkę prokurator wycofał w końcu oskarżenia dwa dni po wyborach, kiedy dziewczyny podpisały zeznania, że nie uprawiały seksu z Artim. Niemniej miały taki zamiar i w rzeczywistości od igraszek dzieliły je sekundy. Tyle, że matka jednej z nich zapukała wtedy do motelowego pokoju i zapobiegła orgii. Prezydent usiadł na bujanym fotelu obitym skórą. I udawał, że przegląda jakieś bezwartościowe dokumenty. Jakie są najświeższe wiadomości o Bachmanie? Zapytał. W trakcie 18 lat pracy na stanowisku dyrektora CIA, Teddy Meinhardt odwiedził Biały Dom mniej niż 10 razy. Nigdy nie był tam na kolacji. Zawsze wymawiał się względami zdrowotnymi i nigdy, żeby powitać jakiegoś zagranicznego ważniaka. Coś takiego w ogóle go nie obchodziło. Jeszcze kiedy mógł uchodzić, zjawiał się okazjonalnie, żeby omówić z aktualnie urzędującym prezydentem to, co akurat się działo lub spotkać się z jednym czy dwoma facetami mającymi wpływ na politykę państwa. Odkąd był przykuty do wózka inwalidzkiego, z Białym Domem rozmawiał wyłącznie przez telefon. Dwukrotnie zdarzyło się nawet, że wiceprezydent przyjechał do Maynarda do Langley. Wózek inwalidzki stał się idealną wymówką, by gdzieś się pojawić, albo zostać w domu, albo robić to, na co Maynard miał ochotę. To była jedyna korzyść z tego stanu rzeczy. Nikomu nie uśmiechało się pchanie wózka starego kaleki. Przez pięćdziesiąt lat był szpiegiem. Ale dopiero teraz stać go było na luksus patrzenia bezpośrednio za siebie. Podróżował w nieoznakowanej białej furgonetce z kuloodpornymi szybami, ołowianym opancerzeniem, dwoma uzbrojonymi po zęby chłopakami siedzącymi za równie solidnie uzbrojonym kierowcą. Na wózku, zamocowanym do podłogi samochodu, zwrócony tyłem do kierunku jazdy, żeby sam niewidziany mógł przyglądać się ruchowi na ulicy. W pewnej odległości jechały za nim dwie inne furgonetki. I jakakolwiek nieprzemyślana próba zbliżenia się do pojazdu dyrektora byłaby natychmiast udaremniona. Nie spodziewano się, co prawda, czegoś takiego. Większość świata uważała, że Teddy Maynard albo już umarł, albo dogasa w jakimś tajnym domu opieki, gdzie posyła się starych szpiegów, żeby spokojnie dożyli swoich dni. Teddy chciał, żeby ludzie tak myśleli. Siedział opatulony grubym, szarym kocem. Opiekował się nim hobby, lojalny asystent. Podczas gdy furgonetka mknęła obwodnicą, ze stałą szybkością 100 kilometrów na godzinę, Teddy sączył zieloną herbatę, którą hobby nalał mu z termosu i przyglądał się jadącym za nim samochodom. Hobby siedział obok wózka inwalidzkiego na skórzanym stołku, zamontowanym specjalnie dla niego. Teddy upił łyk herbaty i zapytał: Gdzie w tej chwili jest Bachman? W swojej celi odpowiedział Hobby. Nasi ludzie są u naczelnika więzienia? Siedzą w jego gabinecie i czekają. Kolejny łyk z papierowego kubka trzymanego ostrożnie w obu rękach. Te dłonie były wymizerowane, żylaste, miały kolor odtłuszczonego mleka, jakby już obumarły, i cierpliwie czekały na śmierć reszty ciała. Ile czasu zajmie wywiezienie go z kraju? Około czterech godzin. Zgodnie z planem? Wszystko jest przygotowane. Czekamy na zielone światło. Mam nadzieję, że ten mał myśli tak samo jak ja. Kritz i wspomniany matou wpatrywali się w ściany gabinetu owalnego. Ciążące im milczenie przerywali od czasu do czasu uwagami o Joelu Bachmanie. Musieli o czymś rozmawiać, ale żaden z nich nie miał zamiaru powiedzieć na głos tego, co rzeczywiście zaprzątało mu myśli. Czy to naprawdę się działo? Czy to wreszcie koniec? Czterdzieści lat. Od Uniwersytetu Cornela do gabinetu owalnego. Koniec był tak nagły, że nie mieli czasu przygotować się odpowiednio na tę chwilę. Liczyli na następne cztery lata. Cztery lata w blasku chwały, podczas których zapewniliby sobie odpowiednią schedę by potem odjechać śmiało w stronę zachodzącego słońca. Choć była późna noc, mieli wrażenie, że ciemność na zewnątrz jeszcze się pogłębiła. Okna wychodzące na ogród różany stały się czarne. Zegar na kominku odliczał nieubłaganym tykaniem czas, jaki im pozostał. Jak zareaguje prasa, jeśli ułaskawie Bachmana? Zapytał prezydent, nie po raz pierwszy zresztą. Wpadnie w szał. To może być zabawne ty będziesz już daleko ja będę daleko. Po przekazaniu władzy, na zajutrz w południe jego ucieczka z Waszyngtonu zacznie się od lotu prywatnym odrzutowcem należącym no do jednego z koncernów naftowych do willi starego przyjaciela na Barbadosie. Na polecenie Morgana usunięto stamtąd telewizory, zakazano dostarczania dzienników i magazynów. Odłączono wszystkie telefony. Nie chciał mieć kontaktu z nikim, nawet z Kricem, a zwłaszcza z panią Morgan, przez co najmniej cztery miesiące. Nie zamierzał się niczym przejmować, nawet gdyby Waszyngton stanął w ogniu. Prawdę mówiąc, w głębi duszy liczył, że tak właśnie będzie. Planował, że z Barbadosu dotrze niezauważony do chaty na Alasce i tam nadal będzie ignorował świat. Za oknami zwolna mijałaby zima, a on czekałby na wiosnę. Powinniśmy go ułaskawić? zapytał. Prawdopodobnie, odpowiedział Kritz. Prezydent zaczął używać liczby mnogiej, co robił nieodmiennie, gdy trzeba było podjąć trudną i przypuszczalnie niepopularną decyzję. Przy łatwych trzymał się liczby pojedynczej. Kiedy potrzebował podpory, a zwłaszcza gdy czuł, że dobrze byłoby mieć kogoś, na kogo da się zrzucić winę, wszczynał proces decyzyjny i włączał w to Krita. Kric brał winę na siebie od 40 lat. I choć z całą pewnością przyzwyczaił się do tego, powoli zaczynał być zmęczony. Można z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że gdyby nie Joel Bachman, nie byłoby nas tutaj, odezwał się. Pewnie masz rację. Przytaknął prezydent. Morgan zawsze wcześniej utrzymywał, że został wybrany dzięki świetnej kampanii wyborczej, własnej charyzmatycznej osobowości, niesamowitej orientacji w sprawach państwowych i jasnej wizji przyszłości Ameryki. Konieczność przyznania na koniec, że zawdzięczał cokolwiek Joelowi Bachmanowi, niemal go zaszokowała. Kritz zaś był zbyt bezduszny i zbyt zmęczony, żeby coś mogło go zaszokować. Sześć lat wcześniej skandal związany z Bachmanem ogarnął niemal cały Waszyngton i ostatecznie położył się cieniem na działaniach administracji. Nad popularnym prezydentem zgromadziły się chmury, torując drogę Arturowi Morganowi, który na niepewnych nogach wszedł do Białego Domu. Teraz, kiedy wychodził stąd na równie niepewnych nogach, cieszył się na samą myśl, że gdyby tylko zechciał, mógłby wymierzyć ostatni policzek waszyngtońskiemu establishmentowi, który przez cztery lata go ignorował. Ułaskawienie Joella Bachmana zatrzęsłoby ścianami wszystkich urzędów w stolicy i wywołało bełkotliwą wrzawę w mediach. Ten pomysł podobał się Morganowi. Gdy on będzie się opalał na Barbadosie, miasto ogarnie paraliż, bo kongresmeni ponownie zażądają przesłuchań, prokuratorzy zaczną się krygować przed kamerami, a nieznośne galające głowy zawładną wiadomościami sieci kablowych. Prezydent uśmiechnął się do ciemności. Na moście Arlington Memorial nad Potomakiem, Hobie ponownie napełnił papierowy kubek dyrektora zieloną herbatą. Dziękuję, powiedział tedy cicho. Co nasz chłopiec zamierza, kiedy opuścił urząd? Zapytał. Ucieknie z kraju. Powinien był zniknąć dużo wcześniej. Chce spędzić miesiąc na Karaibach, lizać rany, ignorować świat, dąsać się i czekać, aż ktoś okaże mu cieni zainteresowania. No, a pani Morgan, już rzuciła do Delaware i Gra w brydża. – Rozchodzą się. <gry> Jeśli będzie miał dość rozumu kto wie. Teddy ostrożnie napił się herbaty. Jakie mamy pole manewru, jeśli Morgan stanie o koniem? Bardzo wątpię, żeby stawał o koniem. Wstępne rozmowy poszły bardzo dobrze. Kritz jest najwyraźniej po naszej stronie. W tej chwili znacznie lepiej od Morgana orientuje się w sytuacji. Wie doskonale. Że nigdy nie zobaczyliby nawet gabinetu Owalnego, gdyby nie skandal z Bachmanem. Pytałem cię, jakie mamy pole manewru, jeśli stanie o koniem. Tak naprawdę, to żadne. Jest idiotą, ale czystym jak łza. Skręcili z Constitution Avenue w osiemnastą ulicę i wkrótce znaleźli się przy wschodniej bramie Białego Domu. W ciemności zmaterializowali się mężczyźni uzbrojeni w karabiny maszynowe a potem agenci Secret Service w czarnych trenczach, którzy zatrzymali furgonetkę. Wymieniono hasła, zatrzeszczały radiotelefony i po kilku minutach Teddy został wyniesiony z opancerzonego samochodu. Już w środku obowiązkowa kontrola wózka nie wykazała niczego, poza obecnością kalekiego, opatulonego kocem starca. Arty tym razem bez Heinekena, lecz tak samo bez pukania, wsadził głowę przez uchylone drzwi i oznajmił – Maynard już jest. – A zatem żyje – powiedział prezydent. – Ledwie. No to wtoczcie go. Hobby i Priddy, zastępca Maynarda, weszli za wózkiem do gabinetu owalnego. Prezydent i Critz przywitali gości, wskazali im miejsca naprzeciwko kominka. Chociaż Maynard unikał Białego Domu, Priddy praktycznie tam mieszkał, bo codziennie relacjonował prezydentowi sprawy dotyczące wywiadu. Kiedy się rozgaszczali, Teddy omiótł pokój spojrzeniem, jakby szukał pluskiew i innych urządzeń podsłuchowych. Był niemal pewny, że niczego tu nie ma, bo takie praktyki skończyły się po aferze Watergate. Nixon Nafaszerował biały dom taką ilością kabli, że starczyłoby ich dla niewielkiego miasta. Ale drogo za to zapłacił. Niemniej Tedy miał przy sobie odpowiednie urządzenie. Nad ośką wózka, kilka centymetrów pod siedziskiem, starannie ukryto magnetofon z bardzo czułym mikrofonem, który zarejestruje każdy dźwięk, jaki rozlegnie się w czasie następnych 30 minut. Maynard. Próbował uśmiechnąć się do prezydenta, choć tak naprawdę miał ochotę powiedzieć coś w rodzaju, nie mam najmniejszych wątpliwości, że jesteś najbardziej ograniczonym politykiem, z jakim się zetknąłem. Tylko w Ameryce takim matą jak ty może zajść tak wysoko. Prezydent Morgan uśmiechnął się do Tediego Maynarda, choć tak naprawdę miał ochotę powiedzieć coś w rodzaju. Powinienem cię wyrzucić cztery lata temu. Twoja agencja bez przerwy przynosi wstydy naszemu krajowi. Teddy, przeżyłem szok, gdy okazało się, że zdołałeś wygrać chociaż w jednym stanie. Morgan, nie znalazłbyś terrorysty nawet gdyby ogłaszał się na billboardach. Teddy, powodzenia w wędkowaniu. Pewnie nie złowisz nawet tylu pstrągów, ile miałeś głosów elektorskich. Morgan, dlaczego po prostu nie zdechniesz? Przecież wszyscy mnie zapewniali, że długo nie pociągniesz. Teddy, prezydenci przychodzą i odchodzą, a ja nie odejdę nigdy. Morgan, to Kryc nalegał, żeby cię zatrzymać. To jemu podziękuj za te posady. Ja chciałem cię wywalić już dwa tygodnie po moim zaprzysiężeniu. Czy ktoś ma ochotę na kawę? Zapytał głośno Kryc. Nie, odparł Teddy. Kiedy to zostało ustalone, hobby i Priddy ponownie odmówili. Ponieważ ludzie z CIA nie chcieli kawy, prezydent powiedział: Tak, poproszę z dwiema kostkami cukru. Kric skinął głową do sekretarki, czekającej w uchylonych drzwiach, po czym odwrócił się do obecnych i oświadczył: Nie mamy dużo czasu. Przyjechałem, żeby porozmawiać o Joelu Bakmanie, zagaił Celi. Tak, dlatego tu jesteś, mruknął prezydent. Jak wiesz, mówił dalej dyrektor CIA, bez mała, ignorując prezydenta, pan Bachman poszedł do więzienia, ale nie puścił pary z ust. Nadal jest w posiadaniu kilku tajemnic, które mówiąc szczerze, mogłyby zagrażać bezpieczeństwu narodowemu. Nie możesz go zabić, wszedł mu w słowo Kric. Owszem, nie możemy brać na muszkę amerykańskich obywateli, Kric. To niezgodne z prawem. Wolimy, żeby zrobił to ktoś inny. Nie bardzo rozumiem, powiedział prezydent. Oto plan. Jeśli ułaskawisz Bakmana, a on to zaakceptuje, wywieziemy go z kraju w ciągu kilku godzin. Musi przystać na to, że resztę życia spędzi w ukryciu. To nie powinno być problemem, bo całkiem sporo osób chciałoby zobaczyć go w trumnie. O czym dobrze wie, przewieziemy go za granicę, prawdopodobnie do Europy, gdzie łatwiej będzie nam prowadzić obserwacje. Dostanie nową tożsamość, stanie się wolnym człowiekiem i z czasem ludzie zapomną o Joelu Bachmanie. Ta historia na tym się nie skończy, włączył się ponownie Kric. Nie, odczekamy powiedzmy rok, a potem w odpowiednich miejscach dowiedzą się tego i owego, znajdą pana Bachmana, zabiją go. A kiedy to zrobią, wiele naszych problemów zostanie rozwiązanych. Nastąpiło Długie milczenie, gdy tedy wpatrywał się w Krica, a potem w prezydenta. Kiedy upewnił się, że wystarczająco zbił ich stropu, mówił dalej: To bardzo prosty plan, panowie. Pozostaje kwestia tego, kto go zabije. A ty będziesz to obserwował? Zapytał Kric. Bardzo uważnie. Kto chce mu się dobrać do skóry? spytał prezydent. Wtedy rozłożył lekko żylaste dłonie, a potem spojrzał na nich niczym nauczyciel, zwracający się do maluchów z trzeciej klasy. Rosjanie, może Chińczycy, może Izraelczycy, mogą być też inni. Oczywiście, że byli inni, nikt jednak nie spodziewał się po tedim, że powie wszystko, co wie. Nigdy tego nie robił i nie zamierzał robić, bez względu na to, kto był aktualnie głową państwa i jak dużo czasu zostało obecnemu prezydentowi do opuszczenia gabinetu owalnego. Prezydenci pojawiali się i znikali. Niektórzy urzędowali cztery lata, inni osiem, jedni uwielbiali szpiegowski fach. Innych obchodziły jedynie ostatnie wyniki sondaży popularności. Morgan okazał się wyjątkowo niekompetentny w polityce zagranicznej, a ponieważ jego rządy kończyły się za kilka godzin, Teddy na pewno nie zdradziłby mu więcej niż było to konieczne, by podpisał ułaskawienie. Dlaczego Bachman miałby iść na taki układ? zapytał Kritz. To nie jest przesądzone, odpowiedział Teddy. Nie zapominajmy jednak, że siedzi w izolatce od sześciu lat. Do 23 godziny dziennie w ciasnej celi. Tylko godzina na świeżym powietrzu. Trzy prysznice tygodniowo. Kiepskie żarcie. Mówią, że stracił ponad 25 kilogramów. Słyszałem, że nie za dobrze to znosi. Dwa miesiące wcześniej, po porażce wyborczej, kiedy Teddy Maynard obmyślił plan z ułaskawieniem, pociągnął za kilka z wielu sznurków. Na skutek czego warunki odbywania kary przez Bakmana zdecydowanie się pogorszyły. Temperatura w jego celi spadła o ponad 10 stopni i od miesiąca więzień cierpiał z powodu okropnego kaszlu. Jego jedzenie, w najlepszym razie pozbawione smaku, poddawano ponownej obróbce i serwowano mu zimne. Spłuczka klozetowa nie działała przez połowę czasu. Strażnicy budzili go w nocy po kilka razy. Zmniejszono liczbę przysługujących mu rozmów telefonicznych. Biblioteka prawnicza, z której korzystał dwa razy w tygodniu, nagle drastycznie ograniczyła dostęp do księgozbiorów. Bachman, prawnik, znał swoje prawa, zaczął grozić, że pozwie administrację więzienia i władze państwowe, lecz jak do tej pory tego nie zrobił. Jednak rozpoczęta walka drogo go kosztowała. Prosił już o proszki na i prozak. Chcesz, żebym ułaskawił Joela Bachmana, a potem każesz go zamordować? zapytał prezydent. Tak, odpowiedział tedy otwarcie ale nie my wydamy takie polecenie. Niemniej zostanie zamordowany. Tak. I jego śmierć jest w interesie naszego bezpieczeństwa narodowego? Święcie w to wierzę. Rozdział drugi. W skrzydle z izolatkami więzienia federalnego w Rudley znajdowało się 40 identycznych cel. Każda o powierzchni niecałych 4 metrów kwadratowych, bez okien i krat, z pomalowanymi na zielono betonowymi podłogami i ścianami z pustaków, z solidnymi stalowymi drzwiami, z wąską szparą na dole na tace z jedzeniem i niewielkim wizjerem dla strażników. Którzy zaglądali do nich sporadycznie. Przetrzymywano tam policyjnych informatorów, donosicieli na handlarzy narkotyków, mafijnych zapszańców, kilku szpiegów, ludzi, którzy musieli być trzymani w odosobnieniu, bo bardzo wiele osób miało ochotę poderżnąć im gardła. Większość z czterdziestki skazanych znalazła się w tym skrzydle na własne życzenie. Joel Bachman usiłował zasnąć, gdy dwóch strażników otworzyło ze szczękiem stalowe drzwi i zapaliło światło. Naczelnik chce cię widzieć, powiedział jeden z nich, nie wprowadzając go w szczegóły. Jechali więzienną furgonetką przez skutą lodem prerie Oklahomy. Minęli inne budynki ze skazanymi, którzy nie potrzebowali szczególnej ochrony podczas odbywania kary, aż dotarli do siedziby administracji. Backman, skuty kajdankami, bez żadnego wyraźnego powodu, został pospiesznie wprowadzony do środka. Potem po schodach na pierwsze piętro i dalej długim korytarzem, do wielkiego pokoju, gdzie paliły się wszystkie światła i działo się coś ważnego. Zegar na ścianie pokazywał 23. Nigdy wcześniej nie spotkał się z naczelnikiem, co nie było czymś nadzwyczajnym. Z wielu uzasadnionych powodów naczelnik nie szwendał się po więzieniu, nie startował w wyborach na to stanowisko, ani też nie zależało mu na motywowaniu personelu. W pokoju siedziało już trzech mężczyzn w garniturach, wyglądających na poważnych ludzi, którzy najwyraźniej rozmawiali z naczelnikiem od jakiegoś czasu. Chociaż w biurach pollegających administracji rządowej obowiązywał zakaz palenia tytoniu, popielniczka była przepełniona petami, a blisko sufitu unosiła się gęsta chmura dymu. Nie przedstawiając mu nikogo, naczelnik powiedział proszę tam usiąść, panie Bachman. Miło pana poznać, odpowiedział Joel, patrząc na pozostałych mężczyzn, znajdujących się w pokoju. Z jakiego właściwie powodu znalazłem się tutaj? Zaraz o tym porozmawiamy. Czy mogę prosić o zdjęcie kajdanek? Obiecuję, że nikogo nie zabiję. Naczelnik strychnął palcami na stojącego najbliżej strażnika, a ten szybko wyjął kluczyk i rozkłuł więźnia. Strażnik wyszedł zaraz potem z pokoju, zatrzaskując za sobą drzwi, ku niezadowoleniu naczelnika. Z natury bardzo nerwowego człowieka. Naczelnik, wskazując ręką, poinformował. To agent specjalny Eder z FBI, a to pan Kneipp z Departamentu Sprawiedliwości. To pan Sizemore również z Waszyngtonu. Żaden z trzech mężczyzn nie zrobił kroku w stronę Bachmana, który nadal stał i wyglądał na zupełnie zbitego stropu. Skinął im głową w nieprzekonującej próbie okazania uprzejmości. Nikt nie zareagował na jego wysiłki. Proszę usiąść. Powtórzył naczelnik i Joel zajął w końcu krzesło. Dziękuję. Jak pan wie, Bachman jutro będzie zaprzysiężony nowy prezydent. Prezydent Morgan opuszcza fotel w Białym Domu, ale w tej chwili jest jeszcze w gabinecie owalnym i waha się, czy podpisać pańskie pełne ułaskawienie. Joel dostał nagle ataku gwałtownego kaszlu, jakiego nabawił się przez niemal arktyczną temperaturę w celi. A teraz spotęgowanego szokiem wywołanym słowem ułaskawienie. Pan Kneib z Departamentu Sprawiedliwości podał mu butelkę wody. Joel zaczął ją łapczywie pić, zalewając sobie brodę, w końcu jednak udało mu się stłumić kaszel. Ułaskawienie? wydukał. Pełne ułaskawienie z kilkoma zastrzeżeniami. Ale dlaczego? Nie wiem dlaczego, panie Bachman. Rozumienie tego, co się tu dzieje, to nie moja sprawa. Ja tylko przekazuję informacje. Pan Sizemore, przedstawiony po prostu jako człowiek z Waszyngtonu, bez żadnego tytułu lub powiązania z jakąkolwiek instytucją, dorzucił. To układ, panie Bachman. W zamian za pełne ułaskawienie musi się pan zgodzić na opuszczenie kraju bez prawa powrotu i życie z nową tożsamością w miejscu, gdzie nikt pana nie znajdzie. Z tym nie będzie żadnych problemów z mojej strony, pomyślał Joel. Nie chciał być odszukany. Ale dlaczego? Wymamrotał ponownie. Butelka z wodą w jego lewej ręce wyraźnie drżała. Pan Sizemore z Waszyngtonu od razu zauważył trzęsącą się dłoń. Przyglądał się bacznie Joelowi Bachmanowi, poczynając od krótko ostrzyżonych szpakowatych włosów po zniszczone tanie tenisówki. I czarne więzienne skarpetki, i nie potrafił się oprzeć chęci przywołania obrazu tego człowieka z życia, jakie wiódł zanim pozbawiono go wolności. W myślach natychmiast pojawiła mu się okładka jakiegoś kolorowego czasopisma, wysmakowane zdjęcie Joela Bachmana w szytym na miarę czarnym włoskim garniturze. Nieskazitelnego w każdym szczególe i bardzo zadbanego, patrzącego w obiektywy z samozadowoleniem, na jakie stać tylko niewielu. Włosy miał dłuższe i ciemniejsze, przystojna twarz była pełniejsza i pozbawiona zmarszczek, a solidny obwód w pasie świadczył o wielu lunchach i wielogodzinnych kolacjach. Kochał wino i kobiety. I sportowe wozy. Miał odrzutowiec, jacht, dom w vale i chętnie się nimi chwalił. Wyraźny napis nad jego głową oznajmiał: Buckman, człowiek, którego władza w Waszyngtonie dorównuje prezydenckiej. Egzemplarz tego magazynu Sizemore miał w teczce razem z grubymi aktami Joella Buckmana. Przewertował je w czasie lotu z Waszyngtonu do Tulsy. Zgodnie z tym, co napisano w artykule, dochody Bachmana w tamtym czasie szacowano na ponad 10 milionów dolarów rocznie. Choć sam zainteresowany, niezbyt chętnie rozmawiał o tym z dziennikarzem. Kancelaria prawnicza, którą założył, zatrudniała 200 adwokatów mała jak na standardy waszyngtońskie, lecz najbardziej wpływowa w kręgach politycznych. Była maszyną do lobbyingu. A nie prawdziwą kancelarią, gdzie praktykowano by prawo, przypominała burdel dla bogatych firm i zagranicznych rządów. O i wielkim zdarza się upaść pomyślał Sizemore, wciąż przyglądając się drżącej butelce. Nie rozumiem zdołał wyszeptać Bachman. A my nie mamy czasu na wyjaśnienia powiedział Sizemore. To układ do zawarcia na szybko, panie Bachman. Niestety nie ma pan czasu na zastanawianie się. Wymagana jest natychmiastowa decyzja. Chce pan zostać tutaj, czy wolałby pan żyć pod innym nazwiskiem na drugim końcu świata? Gdzie? Nie wiemy, ale się dowiemy. Będę tam bezpieczny? Tylko pan potrafi odpowiedzieć na to pytanie. W miarę jak Bachman szukał odpowiedzi na własne pytanie, trząsł się coraz bardziej. Kiedy wyjadę? zapytał powoli. Jego głos odzyskał siłę, lecz w każdej chwili groził mu kolejny atak gwałtownego kaszlu. Natychmiast odparł Sizemore, który przejął kontrolę nad tym spotkaniem i sprowadził naczelnika oraz przedstawicieli FBI i Departamentu Sprawiedliwości do roli obserwatorów. To znaczy choćby w tej chwili Nie wróci pan już do celi. O cholera, powiedział Bakman, a pozostali nie umieli stłumić uśmiechów. Przy pańskiej celi czeka strażnik, włączył się naczelnik, przyniesie wszystko co będzie panu potrzebne. Strażnik zawsze wystaje przy mojej celi, odpalił Bakman naczelnikowi. Jeśli to ten sadystyczny bydlak Sloan, niech mu pan każe, żeby wziął moją brzytwę i podciął sobie żyły na rękach. Wszyscy przełknęli głośno ślinę i czekali, aż jego słowa ulecą szybem wentylacyjnym. Jednak tłukły się echem po pokoju jeszcze przez dłuższą chwilę. Sizemore odchrząknął, założył nogę na nogę i powiedział: Pewni dżentelmeni czekają w gabinecie owalnym, panie Bachman. Pójdzie pan na ten układ? Prezydent czeka na mnie? Można tak to ująć. Jest mi coś winien. To ja go tam ulokowałem. To naprawdę nie pora, żeby roztrząsać takie sprawy, panie Bachman, powiedział chłodno Sizmor. Chce spłacić wobec mnie dług wdzięczności? Nie znam myśli prezydenta. Zakłada pan zatem, że prezydent jest zdolny do myślenia? W takim razie zadzwonię do nich i powiem, że odpowiedź brzmi nie. Proszę zaczekać. Bachman wypił do końca wodę z butelki i poprosił o następną. Wytarł usta rękawem. Czy to przypomina program ochrony świadków lub coś w tym rodzaju? To nie jest oficjalnie istniejący program, Bachman. Niemniej od czasu do czasu uznajemy za konieczne ukrywanie określonych ludzi. Jak często ich tracicie? Niezbyt często. Niezbyt często, więc nie mam gwarancji bezpieczeństwa. Nie ma pan żadnych gwarancji. Ale ma pan duże szanse. Bachman spojrzał na naczelnika i zapytał: Ile lat zostało mi do odsiadki, Lester? Lester został ponownie wciągnięty do rozmowy. Nikt nie nazywał go Lesterem, bo nienawidził tego imienia i unikał jak ognia. Na tabliczce z nazwiskiem stojącej na biurku miał wygrawerowane L. Howard Cass. 14. I wolałbym, żeby zwracał się pan do mnie per naczelniku Cass. Kas sras. Najpewniej za trzy lata będę tu martwy. Kombinacja niedożywienia, wyziębienia i niedostatecznej opieki medycznej powinny mi to załatwić. Lester naprawdę utrzymuje tu spartańskie warunki, chłopaki. Możemy wrócić do rzeczy? zapytał Sizemore. – Oczywiście, że idę na ten układ, powiedział Bachman. Każdy głupi by na to poszedł. Kneib z Departamentu Sprawiedliwości w końcu się ożywił. Mamy tu trochę papierkowej roboty. Rzucił, otwierając teczkę. Dla kogo pan pracuje? Zapytał i Zmola. Dla prezydenta Stanów Zjednoczonych. W takim razie niech mu pan powie, że nie głosowałem na niego, bo siedziałem w więzieniu. Ale na pewno bym głosował, gdybym miał szansę. I niech mu pan ode mnie podziękuje, dobrze? Jasne. Obi. Nalał kolejny kubek zielonej herbaty, tym razem bez kofeinowej, bo dochodziła północ, i podał go Tediemu, który siedział owinięty kocem i patrzył na ruch uliczny. Znajdowali się na Constitution Avenue, wyjeżdżali ze Śródmieścia i zbliżali się do mostu Roosevelta. Starzec upił łyk i powiedział, Morgan jest za głupi, żeby sprzedawać ułaskawienia. Niemniej kryc mnie niepokoi. Powstało nowe konto na wyspie Nevis, odparł Hobby. Wyskoczyło jak diabeł z pudełka dwa tygodnie temu. Założone dla jakiejś podejrzanej firmy należącej do Floyda Dunlapa. A kto to jest? Jeden z pomagierów Morgana przy zbieraniu funduszy na kampanię wyborczą. Dlaczego Nevis? To teraz centrum zagranicznych operacji finansowych. Monitorujemy je? I to bardzo dokładnie. W czasie najbliższych 48 godzin powinny nastąpić jakieś przelewy. Teddy skinął lekko głową i zerknął w lewo, żeby zobaczyć fragment Centrum Kennedy'ego. Gdzie jest Bachman? Opuszcza więzienie. Teddy uśmiechnął się i pił powoli herbatę. Przejechali przez most w milczeniu, a kiedy zostawili potomak za sobą, w końcu zapytał: Kto go załatwi? Czy to ma jakieś znaczenie? Nie, żadnego. Ale przypatrywanie się rywalizacji będzie niezłą rozrywką. Ubrany, wznoszony, lecz czysty i wyprasowany mundur kaki, pozbawiony naszywek i baretek, w wyglansowanych czarnych wojskowych kamaszach i grubej parce marynarki wojennej z kapturem nasuniętym nisko na czoło, Joel Bachman opuszczał dumnym krokiem więzienie federalne w Rudley. Pięć minut po północy. Czternaście lat przed upływem wyroku. Przebywał tam w izolatce sześć lat. A wychodząc niósł ze sobą niewielką płócienną torbę z kilkoma książkami i paroma zdjęciami. Nie obejrzał się za siebie. Miał pięćdziesiąt dwa lata. Był rozwiedziony, bez centa przy duszy. Zraził do siebie dwoje, z trójki swoich dzieci, a wszyscy przyjaciele zupełnie o nim zapomnieli. Ani jeden z nich nie zadał sobie trudu utrzymywania kontaktu listowego dłużej niż rok. Od chwili, gdy Bachman trafił do więzienia, dawna dziewczyna, jedna z niezliczonych sekretarek, za którymi uganiał się w tłustych latach, pisała do niego przez dziesięć miesięcy. Dopóki w Washington Post nie podano, że FBI uznało za nieprawdopodobne, by Joel Bachman okradł własną firmę i klientów na miliony dolarów, o co wcześniej go podejrzewano. Kto chciałby przyjaźnić się korespondencyjnie ze spłukanym prawnikiem siedzącym za kratkami? Z bogatym? Być może to inna sprawa. Matka pisała do niego sporadycznie, ale miała 91 lat. I mieszkała w tanim domu opieki społecznej w pobliżu Oakland. Przy każdym liście od niej miał wrażenie, że to już ostatni. Pisał do niej raz w tygodniu. Choć wątpił, czy była w stanie cokolwiek przeczytać, i miał niemal pewność, że personelowi brakowało czasu albo chęci, by jej czytać na głos. Zawsze powtarzała Dziękuję za list, lecz nigdy nie wspomniała o tym, co napisał. Na specjalne okazje wysyłał jej karty pocztowe. W jednym z listów wyznała mu, że nikt inny nie pamięta już o jej urodzinach. Buty okazały się bardzo ciężkie. Gdy szedł chodnikiem, uświadomił sobie, że prawie całe minione sześć lat spędził w skarpetkach, bez butów. Człowiek, niespodziewanie wypuszczony z kicia, myśli o śmiesznych rzeczach. Kiedy ostatni raz miał na sobie kamasze i jak szybko będzie mógł zrzucić z nóg te przeklęte buciory. Przystanął na sekundę, by spojrzeć w niebo. Przez godzinę dziennie wolno mu było krążyć po niewielkim płachetku trawnika przed skrzydłem więzienia. Zawsze w pojedynkę, zawsze w towarzystwie strażnika. Jakby on, Joel Bachman, były prawnik, który nigdy nie użył broni, mógł nagle stać się niebezpiecznym człowiekiem i kogoś okaleczyć. Spacerniak był ogrodzony siatką, wysoką na trzy metry, zwieńczoną drutem kolczastym. Za nią znajdował się pusty kanał melioracyjny, a jeszcze dalej niekończąca się bezdrzewna preria, która ciągnęła się, jak przypuszczał, aż do Teksasu. Eskortowali go Sizemore i agent Eder. Podeszli do ciemnozielonej furgonetki, która mimo braku oznakowania każdemu natychmiast i jednoznacznie skojarzyłaby się z rządowym wozem. Joel zajął miejsce z tyłu, sam i zaczął się modlić. Mocno zacisnął powieki, zagryzł wargi i prosił Boga. By silnik zaskoczył, koła zaczęły się obracać, brama się otworzyła, a podpisane papiery okazały się wystarczające. Proszę, Boże, bez okrutnych żartów, żeby to nie był sen, proszę, Boże. Dwadzieścia minut później Sizemore odezwał się jako pierwszy. Jest pan głodny, panie Bachman? Bachman przestał się modlić i zaczął płakać. Samochód jechał ze stałą prędkością, ale on nadal miał zamknięte oczy. Leżał na tylnym siedzeniu, walczył z własnymi emocjami i sromotnie przegrywał. No pewnie, udało mu się wydukać, usiadł i spojrzał na zewnątrz. Znajdowali się na autostradzie międzystanowej, minęli zielony drogowskaz zjazd do Pery. Zatrzymali się na parkingu przy naleśnikarni, niecałe pół kilometra od autostrady. W oddali widać było wielkie ciężarówki. Ich dieslowe silniki warczały miarowo. Joel przyglądał się im przez sekundę i nasłuchiwał. Ponownie spojrzał do góry i zobaczył półksiężyc. Spieszymy się? Zapytał Seizmora, kiedy weszli do restauracji. Wszystko idzie zgodnie z planem, usłyszał w odpowiedzi. Usiedli przy stoliku blisko frontowego okna. Joel zapatrzył się w nie. Zamówił francuskie grzanki i owoce. Nic ciężkostrawnego, bo bał się, że jego przewód pokarmowy nazbyt przywykł do więziennej brei, jaką go karmiono. Rozmowa się nie kleiła. Zapewne obaj rządowi chłoptasie mieli przykazane, by za dużo nie mówić. A towarzyskie pogaduszki o niczym były im zupełnie obce. Nie żeby Joela specjalnie obchodziło, co mieliby do powiedzenia. Starał się nie uśmiechać. Sizemore napisał potem w raporcie, że Buckman zerkał czasami na drzwi i bacznie obserwował innych gości w lokalu. Nie robił wrażenia przestraszonego, wręcz przeciwnie. W miarę jak mijały minuty, a szok przechodził, błyskawicznie dostosowywał się do nowej sytuacji. I stał się nawet jakby bardziej ożywiony. Pochłonął dwie porcje grzanek i wypił cztery kubki czarnej kawy. Kilka minut po czwartej nad ranem przekroczyli bramę Fort Summit w okolicach Brinkley w Teksasie. Bachmana zabrano do szpitala w bazie, gdzie zbadało go dwóch lekarzy. Pomijając katar, kaszel i ogólne wychudzenie, nie był w złym stanie. Zaprowadzono go potem do hangaru, gdzie czekał już pułkownik Gantner, który w jednej chwili stał się jego najlepszym przyjacielem. Zgodnie ze wskazówkami Gantnera i pod jego czujnym okiem, Joel przebrał się w zielony kombinezon spadochroniarski z napisem Herzog, napisanym nad prawą kieszenią. To ja? zapytał, patrząc na to nazwisko Tak przez następne 48 osiem godzin odpowiedział Gantner. Jaki mam stopień? Majora? Nieźle. W którymś momencie tej krótkiej odprawy Sizemore z Waszyngtonu i agent Eider zniknęli, i Bachman nigdy więcej ich nie zobaczył. Obżasku wszedł przez tylną rampę do samolotu transportowego C-130 i ruszył za Gantnerem na wyższy pokład. Do niewielkiej kabiny z kojami, gdzie sześciu innych żołnierzy przygotowywało się do długiego lotu. Niech pan zajmie te koje, powiedział Gantner wskazując na prycze bliższą podłogi. Mogę spytać, dokąd lecimy? wyszeptał Joel. Pytać pan może, ale ja nie mogę odpowiedzieć. Jestem po prostu ciekawy. Wszystko panu powiem przed lądowaniem. A kiedy to może nastąpić? Za mniej więcej czternaście godzin. Ponieważ nie było tam żadnych okien, nic nie rozpraszało uwagi Joela. Położył się na koi, nakrył kocem i zachrapał jeszcze przed startem. Subskrybuj kanał MP3GO i poznaj świat najlepszych produkcji audio.